może zdarzyć się taka sytuacja, że Bronisław Komorowski z jakichś niewyjaśnionych względów, bo widać, że media też nie są zbyt pozytywnie nastawione. Dużo różnych tutaj wpadek pokazuje się, każdego dnia coś nowego widzimy. Kto wie, co zobaczymy za chwilę. Afera taśmowa, podobno nagrania prezydenta były, no takie tutaj różne słuchy chodzą. Myśli pan, że może dojść do takiej sytuacji, że ktoś zupełnie inny, a nie Bronisław Komorowski, stanie w szranki w tej drugiej turze? Czy to jest w ogóle realne? Bo to w tej chwili jeszcze rzecz sprzed dwóch miesięcy polityka fiction, ale w tej chwili no, sytuacja jest dynamiczna. Wszystko jest możliwe, wie pan co. Ja absolutnie, Bronisław Komorowski wyszedł z założenia, że wystarczy, że nic nie będzie robił i wygra wybory. Się okazuje to niemożliwe. Dlatego, że zjechał z 65% na mniej więcej 40%, 38-42%. Jeżeli nie zmieni modelu, dalej będzie szedł, to będzie dalej zjeżdżał na dół. Dlatego, że on nie przedstawia wizji, powodów, dla którego ludzie mieliby go wybrać na prezydenta. On uważa, że mu się to należy, bo był takim ulubionym prezydentem. A to nie musi tak być. Więc ta jazda może być w dół. Chociaż Bronisław Komorowski, podkreślę to z naciskiem, mimo słabej kadencji, mimo słabej kampanii, ma kwalifikacje do bycia prezydentem. Ma odpowiednią drogę polityczną, doświadczenie życiowe i tak dalej. Pozostali kandydaci, czyli pani Ogórek i pan Duda, no to są ludzie bez doświadczenia właściwego na fotel prezydenta. I niezależnie od tego, że Duda robi lepszą kampanię, a pani Ogórek robi no, tragiczną kampanię, no nie może być ktoś, kto nie był w ogóle w parlamencie, tak jak pani Ogórek. Nie był nawet radną sejmiku wojewódzkiego. Kto Ale pan też tak przed wyborami poprzednimi stawiał na taką świeżość w polityce. Mówił, że musi ta czystość przejść ludzi niezwiązanych z systemem, taki pewnie pewien bunt. No ale wie pan co, no, Jerzy Owsiak ma kwalifikacje do bycia prezydentem. Nie, mimo, że nie był posłem i że byłby nowym człowiekiem. Dlatego, że on stworzył wielką organizację, prowadził ją przez 20 lat. Był w różnych sporach, konfliktach. Dotyczy to milionów ludzi. Tadeusz Rydzyk, ja go mogę nie znosić osobiście, uważać, że to byłoby najgorsze dla Polski, co może być, ale on ma kwalifikacje, bo on od 10 lat czy 20 lat zarządza dużym konglomeratem prasowym, ma wpływ na miliony ludzi, no pokazał jakieś kwalifikacje. Jeżeli ktoś nie jest szefem partii, nie pełnił żadnej funkcji, nie stworzył organizacji, nie zarządzał dużą firmą, wie pan, no to nie może być ktoś taki w ogóle, kto jest niesprawdzony. My nie wiemy, jak pan Duda, pani Ogórek zachowają się w momentach trudnych, pod ogromną presją, pod niskimi sondażami, kiedy trzeba negocjować różne rzeczy, czy mówią zdrowy rozsądek. To się dowiadujemy się o czymś takim w wyniku tego, że ktoś przez ileś lat funkcjonuje publicznie. Tak jak Owsiak i tak jak Rydzyk paradoksalnie funkcjonuje. Ja jestem za nowymi ludźmi w polityce, ale nie za ludźmi bez żadnego doświadczenia.